Cześć wszystkim od Teci z kawiarni Needed Coffee w Krakowie. Jestem tu po drugiej stronie ekranu. Za chwilkę, za kilka minut chyba się pojawię przed Wami, ale w tym momencie chciałam Wam pokazać, na jakim etapie jestem przy tym moim projekcie, który pochłonął mnie w całości i nad którym pracuję codziennie, ale powiem, że bez przesady, bo niektórzy z Was, gdy zobaczyli ten projekt, napisali mi, że to jest duże wyzwanie, tyle tych kwadratów, tyle tego zszywania. Ale zobaczcie, tu przed Wami już są te kwadraciki zszyte w poziomie na całym korpusie. Korpus już jest prawie gotowy. Zostało mi te kwadraciki jakby zszyć w pionie i teraz za chwilkę już zacznę robić rękawy tych kwadratów babuni. W tym projekcie jest troszeczkę więcej niż 200 i ja już wszystkie skończyłam i zajęło mi to 21 dzień. Także tak jak planowałam, mi się udało codziennie przerabiać od 10 do 20 kwadratów, ale jak się domyślacie, w niektórzy dni mi się udało zrobić mniej niż 10, ale wszystko jedno się starałam i chyba mi się wydaje, że nie było ani dnia, aby nie zrobiła żadnego kwadratu. Chyba minimalna ilość to chyba było z 5 kwadratów, a w niektórzy dni mi się nawet udało zrobić około 20 albo nawet ponad 20. Także średnio mi się udało w jeden dzień zrobić 10 kwadratów. To jest projekt od Sandes Garn Flor Cardigan. Oni właśnie w tej kolekcji jeszcze mają Flor Sweater i Flor taki komin otulacz na szyję. Najbardziej mi się spodobał ten projekt Flor Cardigan, który jest w całości zrobiony z połączeniem z połączenia kwadratów babuni, te części przy rękawach ściągaczy, plisa, kołnierz i ściągacz na dole jest zrobiony na drutach i jest jeszcze wszywany suwak. Ja już suwak zamówiłam nawet w dwóch wersjach i jedno mi bardzo pasuje do tego mojego melanżu, również w tym knitting logu Wam pokażę. Ale wiecie co, ja mam taki plan. Do Wielkanocy, jakby do piątku, zostało nam tydzień. I chciałabym do piątku skończyć ten kardigan. Zobaczymy, czy mi się uda. Dlaczego? Ja bym chciała, aby przed Wielkanocą ja już miałam ten kardigan i jeszcze bardzo bym chciała w piątek wybrać się na Wawel, na krakowski Wawel i aby mi mąż zrobił w tym pięknym kardiganie, Flor Cardigan od Sandes Garn, zrobił mi zdjęcie w tle tej pięknej kwitącej magnolii. Jeżeli byliście w Krakowie na Wawelu właśnie w tym czasie, gdzie kwitnie magnolia, to wiecie o jakie piękne duże drzewka mi chodzi. Także ja mam taki pomysł, mam nadzieję, że mi się uda. Kwadraty się przerabiały. Ja powiem Wam, że bardzo szybko. Wzór jest dość, jest w ogóle, jest bardzo łatwy. Za pierwszym razem najpierw skorzystałam z filmiku darmowego na stronie Sandes Garn na kanale ich YouTube. Popatrzyłam, jak powstają te kwadraty. Opis słowny również w schemacie jest właśnie pokazany tej oto broszury, w tym oto opisie ze sklepu między drutami. Wszystkie linki zostawiam Wam jak zawsze w opisie pod knitting vlogiem i również taki tutorial krok po kroku znajdziecie na YouTube na stronie Sandes Garn. Link do tego tutorialu również Wam zostawię. Zrobiłam pierwszy kwadrat i już kolejny robiłam z pamięci. Nie podglądałam do opisu i zobaczcie, ten kwadrat robiłam na polecanym szydełku 4,5 i wyszedł za duży. Ten zrobiłam na szydełku o 1 mm mniejszym, na szydełku 3,5 i ten rozmiar mi się zgadzał. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest polecane szydełko 4,5, tu jest moje szydełko 3,5. Także wszystkie kwadraty zrobiłam szydełkiem 3,5. Szywanie szybkie igłą. Tutorial Wam nagrywałam i pokazywałam w poprzednim knitting vlogu. Do tego vlogu również zostawię linka.
Hugo się obudził, także szybciutko Wam pokażę jeszcze włóczki, z których powstał ten melanż. Sponsorem tych moich włóczek i sponsorem całego projektu występuje Kasia ze sklepu Między Drutami. I zobaczcie, melanż powstaje z połączenia tych dwóch kolorów. Tyn Pirgynt to jest 100% wełna norweska, która jest dość cieniutką wełną, 205 metrów, zawiera 50-gramowy motek, 50 gram, 205 metrów, Sandes Garn, polecam druty 3 mm. I druga włóczka to jest twidowy Tyn Silk Mohair z takimi nopkami od Sandes Garn. I tu chyba jest standardowa gramatura, 25-gramowy motek, zawiera 212 metrów. Skład to jest 57% mohair, 28% jedwab i 15% to jest wełna. Już idę z takimi nopkami brązowymi i czarnymi. Także idę do Hugo, będę kończyć rękawy, będę kończyć szywanie i się dołączam do Was za chwilkę. Zobaczymy, czy mi się uda skończyć projekt, aby zrobić w tym pięknym flor kardiganie zdjęcie na Wawelu. I czy mi się udało skończyć ten kardigan do piątku? Właśnie dziś jest sobota. Czy mi się udało zrobić zdjęcie na Wawelu w tle tych pięknych, kwitących drzew magnolii? To się dowiemy za kilka minut. Najpierw chciałam Wam pokazać moje marcowe zamówienie ze sklepu Kokonki. Jak wiecie, biorę udział w szydełkowaniu chusty przez cały rok, przez 12 miesięcy. I warunkiem jest takim, że co miesiąc fajnie by było robić zamówienia od kokonków, które by cena wynosiła powyżej 100 zł. I wtedy jeden kawałek z 12 części tej chusty dostaję w prezencie do zamówienia. I tu na kolankach leży u mnie paczuszka, która kosztowała troszkę więcej niż 100 zł. I co tam się znajduje? W tej paczuszce mają się znajdować moteczki na kolejną spódnicę dla Patrycji. Takie brązowe moteczki. Najpierw powiem Wam w sprawie tej dziergany wełnianej, bo to jest wełna, wełnianej spódnicy. To na 1 września tegoroczne, do pierwszej klasy, ja dla Patrycji robiłam taką wydłużoną, czarną spódnicę. Tu się pojawi albo filmik, albo zdjęcie. Według opisu od Petit Knit i tam jest włóczka połączenia wełny i bawełny i superowo nam ta spódnica się sprawdzała, bo kiedy dostawaliśmy wiadomość ze szkoły, że dzieci muszą być ubrani na galowo albo gdzieś wyjeżdżają,
Gdy wyjeżdżali na jakieś muzeum, to nie było zasady, że dziewczynki muszą być na galowo, ale wszystko jedno, no super by było udać się do teatru, na przykład w spódnicy, a na dworze jest dość zimno. Także ubieraliśmy takie bardziej grubsze rajstopy, ubieraliśmy takie wysokie kozaki ocieplane i właśnie tą spódnicę. I Patrycji nie było zimno. Także pomyślałam, że fajnie by było zrobić kolejną spódnicę. Myślałam, że będę robić według tego samego wzoru. Tam jest sam jersey, są jeszcze takie szelki z ozdobnymi guzikami, ale zobaczyłam ostatnio i tak mi chodzi po głowie ta spódnica. Tu się pojawi zdjęcie od Sandnesgarn, ale tam jest dedykowana włóczka, to jest taka letnia włóczka, albo linę, albo tyn linę. Mi się wydaje, że tam jest linę od Sandnesgarn, ale jakoś ja nie widzę takiej spódnicy z bawełny, z lnu, bo no spódnicy często się piorą w lacie i jakby nie widzę sensu w takiej letniej włóczce na tą spódnicę i zdecydowałam znaleźć jakiś zamiennik, ale właśnie w cieplejszej wersji i zrobić taką spódnicę Patrycji na jesień. I kiedy byliśmy w Porto, ja zauważyłam, że jest taka firma portugalska Rosarios 4, Rosarios 4. I wtedy Wam również mówiłam o tym, że chciałabym wypróbować te włóczki i zobaczyłam, że w sklepie Kokonki oni mają współpracę z tą firmą i mają ich włóczki u siebie w dostępności i znalazłam mniej więcej w podobnej gramaturze, mniej więcej taka sama próbka na tych samych drutach ma powstać. Oczywiście ja będę robić próbkę, bo dedykowana, jak już powiedziałam, włóczka na tą spódnicę to jest włóczka len, bawełna i chyba wiskoza, linę, nie wiskoza, coś tam innego było, jedwab, nie jedwab, ok. I znalazłam właśnie taką włóczkę i to jest Rosarios Fo firma i ta włóczka się nazywa Lacue chyba. I dedykowany druty rozmiar to jest 3-4. Skład tej włóczki 89% to jest organic wool, wełna organiczna i 11% to jest cieplutki jak. Kolor wybrałam taki ciemniejszy, no aby mniej więcej to pasowało takich, no nie powiem, że strojów galowych, ale tak jakby do szkoły, do wszystkich koszulek na górze pasowało, do niebieskości, do różu, do jasnych, być może nawet do ciemniejszych. To jest kolor 15 i 50-gramowy moteczek zawiera 200 metrów. Także będę robić próbkę na tą spódnicę. Bardzo mi się spodobała ta spódnica, bo ona ma jeszcze taki ściek koronkowy na samym dole. Zamówiłam od Kokonków 4 motki. Wybrałam rozmiar, Patrycja będzie miała 8 lat, być może wybrałam rozmiar 8-9 lat. 4 motki na pewno mi wystarczy. I w prezencie dostałam trzeci kawałek opisu tej chusty. Nie mogę Wam pokazać, bo z jednej strony jest jakby narysowany ten opis, a z drugiej strony jest napisany. No też są części tego wzoru nie rozpisane tak krok po kroku, ale coś tu jest, także w taki sposób pokażę Wam na takim grubszym papierze. Pokażę Wam taki kawałeczek wzoru. I to jest wzór, trzecia część. Drugiej części za luty ja jeszcze nie robiłam, nie miałam czasu. Ale ja na pewno nie chcę zbierać te części wzoru i robić kiedyś w grudniu wszystko naraz. Także po tym nagraniu to ja się nie zabieram za żadny projekt, a najpierw skończę chustę, tą moją część za luty. Tak, takie mam postanowienie. I jeszcze coś zupełnie nowego, jeżeli nic mi nie spadnie, to dam radę tu przyciągnąć wieżę, która nie spadnie. Tu Wam najpierw dodaję zdjęcie, co to jest za wieża. Robiliśmy bardzo śmieszne zdjęcie z naszymi zestawami do śrudełkowania,
we współpracy z naszą kawiarnią, bo jedna część jakby naszego biznesu to jest prowadzenie kawiarni, a druga część to są zestawy do szydełkowania. I decydowaliśmy z mężem, odsunę krzesło, zdecydowaliśmy z mężem, że na wielkanocne święta zrobimy zniżkę, minus 15% na nasze zestawy do szydełkowania. I właśnie tu nadal stoi ta wieża. Pomyślałam, że najpierw pokażę Wam, jak to wygląda, a potem będziemy ją burzyć, ale burzyć się nie da tak do końca, bo zobaczcie tajemnicę tej wieży. Ja połączyłam klejem na gorąco te obwoluty, bo na pewno by się nie dało mi podnieść do drugiego piętra, do antresoli, całe te pudełka, oni są jeszcze puste, ale wciąż były bardzo ciężkie, także to było wyzwanie, robiliśmy kilka podejść, aby zrobić to zdjęcie, zobaczcie, oni są połączone, także pudełka nie do wyrzucenia, pudełka zostają tylko do wyrzucenia te obwoluty. I ile tu jest, to chyba policzyła Patrycja 18 tych pudełek, o, przylepionych, przyklejonych do siebie. Teraz odstawiamy i tu Wam dodaję na ekranie. Tam jest hasło Knitted 15 i to hasło daje Wam 15% na wszystkie zestawy do szydełkowania na stronie knittedcoffee.pl i hasło Knitted 15 i działa to hasło do końca 2 kwietnia. Ja ten filmik, jeżeli Wy oglądacie go od razu po publikacji, mam w planie opublikować jutro, w ostatni dzień marca, także będziecie mieli jeszcze, jeżeli chcecie dla siebie się nauczyć szydełkować albo prezentować komuś, będziecie mieli jeszcze 3 dni z tą zniżką. I już przechodzimy do Flor Cardiganu. Udało się mi czy nie? Nie udało się, ale myślałam, miałam taką niepostanowienie, miałam taki jakby punkcik w głowie, że na pewno zdążę, ale o czwartku jest przerwa świąteczna, z dzieciakami bawimy się, spacerujemy i tego dziergania prawie nie ma teraz w moim życiu. Także mi się nie udało skończyć ten kardigan. Ale na pewno w najbliższe dni go skończę. Mam nadzieję, że nie w najbliższe miesiące. I zobaczcie. Ja połączyłam wszystkie kwadraty. Tu jest jeden rękaw. To jest przód. I tu jest drugi rękaw. Oczywiście ja już chciałam na Wielkanoc założyć ten kardigan, bo on mi się kojarzy właśnie z Wielkanocą, z tym ciepłym, z tymi jajeczkami, z takim fajnym, szydełkowymi, zrobionymi na szydełku podkładkami przy stole, na stole, ale mi się nie udało. I co ja chciałam powiedzieć, że zszywanie szło bardzo szybko, igłą, jak pokazywałam Wam w poprzednim knitting vlogu, bardzo mi się podobają, że te rękawy są szerokie, będą również szerokie ściągacze wykonane drutami. Bardzo mi się podoba, jak jest połączone rękawy z korpusem, bo ja myślałam, że oni będą się układali w inny sposób i dlatego to przejście od korpusu do rękawa jakby nie ma tu żadnej, nie widać tego, niewidoczne to jest przejście i ładnie się układa na plecach i spada tak w dół, wzdłuż rękawa. To będzie taki projekt, z którego będę siebie bardzo dumna, bo tyle wiadomości dostaję od Was, że to jest prawdziwe, nie dotyka moich włóczek, że to jest prawdziwe wyzwanie. Ja powiem tak, że dla mnie to jest medytacja. Ja nawet jakoś po tym, jak skończyłam te kwadraty, nie miałam ich dość. Nie miałam takiej myśli, że fu, nareszcie skończyłam te kwadraty i już czeka na mnie tylko zszywanie. Jakby zszywanie też nie marudziłam, dość szybko mi się zszywało. Po tym, jak te kwadraty były zszyte, jeszcze szydełko wchodzi, jeszcze nadal troszeczkę go jest, nie będę zdradzać gdzie, no bo to jest opis płatny
I zobaczcie, tu już na żyłce, bo ściągnęłam druty, aby Wam pokazać, bo mam takie druty na krótszej żyłce, chyba 60 cm i to by wszystko się zbierało w całości. Przełożyłam na drut ten pomocniczy i już nabrałam wzdłuż, na dole już nabrałam oczka, aby przerabiać ściągacz. Także dziś w nocy robię najpierw tą część zaluty chusty, a potem się zabieram za ten ściągacz. I te ściągacze się przerabiają na drutach 3,5. Jak wiecie, ja zrobiłam, zeszłam z szydelka numer 4,5 do szydelka numer 3,5. Z drutów nie będę schodzić, zostawiam druty 3,5. I co jeszcze mam powiedzieć, że fajnie, że po skończeniu kwadratów, ja nie miałam ich dość, bardzo mi się fajnie pracowało, to była taka yoga, taki pilates na drutach, odpoczywałam, nie musiałam sięgnąć po wzoru, po prostu dziergałam te kwadraty, odkładałam, potem kiedy ich się nazbierało tak do 20, chowałam te końcówki i znów wracałam do tych kwadratów i dzięki temu, że miałam postanowienie, że codziennie robię od 10 do 20 kwadratów, to no dość szybko, jak myślę, mi poszło z tymi kwadratami. Z szywaniem to ja już takiego nastawienia nie miałam, po prostu zszywałam tyle, ile mogłam. Jeszcze raz Wam tu go zaprezentuję. Taki kardigan. I ile mi włóczek zostało? Na tym etapie ja miałam 11 włóczek klębuszków tyn per gynt i 11 tych włóczek moherowych. Na razie mi zostało dość dużo. Nie wiem, ile zejdzie na ściągacze, bo ściągacze tu są dość szerokie. I zobaczcie, mi zostało 3 całe klębuszki tyn per gynt i 4 całe klębuszki tyn silk moher wersja twidowa. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że ja już wcześniej zamówiłam pasujące błyskawice, suwaki, zipy na stronie tkaniny.pl. Ja zawsze skorzystam z tej strony, gdy trzeba zamówić suwak, błyskawice. Ja zamówiłam 2 błyskawice. Czy poprawnie wymawiam? Będę to nazywać suwakiem. Zamówiłam 2 wersje kolorystyczne, aby dopasować, na pewno nie robić drugiego zamówienia. Za wysyłkę nie płaciłam, bo 2 te suwaki kosztowali tyle, aby zdobyłam wysyłkę za darmo. Wysyłka oni wysyłają z Niemiec, nie przychodzi następnego dnia. Ja tą przesyłkę chyba dostała w ciągu 5 dni i zamówiłam 2 wersje kolorystyczne. To są takie suwaki, które się rozdzielają oczywiście na dole, jak przy kardiganach. Ja oczywiście mamy pasmanterię w Krakowie, ale będzie mi trudno pójść tam jakby z wózkiem, aby synek się nie obudził i ja miała możliwość dopasować te suwaki. I powiem Wam, że mi się bardzo spodobała ta wersja kolorystyczna. Ona jest plastikowa, długość jest 60 cm. Ja mierzyłam, że tu chyba będę mieć z 50 cm, ale wiadomo, nie da się dopasować tak w 100% suwak do długości tu z przodu, wszystko jedno, na górze będzie on odcinany albo podszywany w taki sposób do środka. Zobaczymy, ile mi zostanie i zobaczcie, jak on pasuje do włóczki. Mi się wydaje, że trafiłam w kolor. Oczywiście ten jest jasniejszy, suwak jest ciemniejszy, ale ciężko by było dopasować 100% ten suwak do tej dzieniny, bo ja mam pomieszane kolory i ja chyba zostanę, jak powiedziałam, przy tym odcieniu. Tak będzie się prezentować i być może na Instagram dodam jakiś reels, jak ja przyszywam tę błyskawicę. Drugi suwak, który zamówiłam, to jest taka wersja metalowa, taka brązowa. I jakby ona też pasuje, ale na wiosnę mi się, no też fajnie się prezentuje, zobaczcie. Ale na wiosnę ja bym wybrała tą wersję
kolorową. I jeszcze na stronie tkaniny.pl oni oczywiście specjalizują się na tkaninach i mają duży wybór tkanin do szycia i również tkanin do mebli, do tapicerki. Zamówiłam na próbkę, i to jest zamówienie takie za darmo, dostać próbki trzech rodzajów tkanin do tapicerki, bo jak wiecie, my teraz jesteśmy w trakcie remontu naszej czwartej kawiarni i pomyślałam, fajnie by było sprawdzić, jak te tkaniny w odczuciu na żywo. Nam się bardziej spodobała właśnie ta tkanina i zamówiłam jeszcze takiego baranka, on jest sztuczny, też to jest do tapicerki i teraz w tym czasie właśnie takie wykończenie wszystkiego rodu kanap, krzesel jest bardzo, bardzo popularne. I zobaczcie, to jest takie bardzo, bardzo mięciutkie i to jest numer, nie wiem, pokażę Wam tak z bliska, być może zrobicie sobie rzut z ekranu, jeżeli jesteście zainteresowani i gdzieś tu znajdziecie jakiś kod albo jak się nazywa właśnie ta tkanina. I zostają nam tylko dwa tematy. Moje nowe druty, dam tu więcej światła, jakaś jestem zbyt ciemna. Moje nowe, najkrótsze druty, tak jest lepiej czy nie? Czy się wyświetlam za bardzo? O, tak zostajemy. I kto dostaje ode mnie Eukalan 500 ml, 500? Tak, 500 ml do prania swoich dzienin z wełny. I tu się wyświetla komentarz i gratuluję tej osobie, która zostawiła na poprzednim knitting vlogu komentarz, że chce wziąć udział i chciałaby wypróbować ten właśnie płyn do pielęgnacji dzienin z wełny. I czekam na Ciebie w mailu. Właśnie tu się pojawi mój mail. Jeszcze oczywiście powtórzę swój mail i zawsze go zostawiam w opisie pod każdym knitting vlogiem. Wszystkie linki do wszystkich włóczek, które wymieniłam, do wszystkich sklepów, które wymieniłam, wszystkie kolory również znajdziecie w opisie pod tym knitting vlogiem. I druty. Kiedy dostałam na początku lutego taki zestaw, który Wam również prezentowałam od firmy Knit Pro Carbons, już o nim było dużo, to w tej paczuszce się znajdował jeszcze inny zestaw. On jest o wiele mniejszy, tak on wygląda. I chyba u większości z Was jest ten zestaw, bo dziś opublikowałam rolkę, co się wchodzi jakby w zestaw tego zestawu i dostałam mnóstwo komentarzy, że właśnie macie ten zestaw i że z niego korzystacie. To jest zestaw denim, mini druciki od Knit Pro. I teraz ja Wam szybko zaprezentuję, bo my już się zbieramy na spacer na lody. W Krakowie dziś jest chyba z 25 stopni. Ja mam w planach pójść w tym swoim bawełnianym swetrze, ale no nie wiem, czy jest sens w ogóle w swetrze wychodzić, czy od razu w koszulce. Zobaczcie, jaki ten zestaw jest malutki. On się zmieści mi na dłoń. O, taki jest malutki. I właśnie etui na te druty jest jeszcze mniejsze, bo my otwieramy, tu są takie dwa zatrzaski i on jest cały jeansowy, cały denim, dlatego ma nazwę tą denim jeans. W środku jest jeszcze jedno etui, a tu właśnie nam by się przydało troszeczkę zrobić ciemniej. Zamykamy okno i zobaczcie, właśnie w tym etui się znajdują druty. Takim malutkim. I tu są druty, które od końcówki do końcówki mają długość 5 cm. I zobaczcie, jakie są pięknie takie szmaragdowe. One są drewniane i rozmiary tych drutów. Och, 3,5, 4, 4,5, 5. Od początku. Nie. 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 i najgrubsze tu są szósteczki. Zobaczcie, jakie beczki. Wkładam z powrotem. Mamy tu
7 пари дротів, які я ще не пробувала. Буду їх по раз перший тестувати власне при моєму флор кардигані według проєкту від Sandisgarn і звучок, спонсором яких і описом від Sandisgarn є спонсором Кася зі склепу «Między дротами». I chyba Kasia również ma te zestawy u siebie. Ja bezpośrednio te zestawy dostałam we współpracy z Knit Pro, ale w większości mi się wydaje sklepów, które współpracują z Knit Pro, są te zestawy i oni właśnie nie kosztują miliona złotych, z tego co wiem. I tu w drugim takim, w drugiej kieszonce się znajdują dwie żyłki. I te żyłki, z takimi żyłkami to ja jeszcze nigdy nie pracowałam. To są żyłki nylonowe, z nylonu, nylonowe, nylon, są takie w kolorze szmaragdowym, nie szmaragdowym, bardzo mocnym, niebieskim. Zapomniałam, jak ten kolor się nazywa. Tu wam podpiszę. Oni są takie bardzo odskakujące, bardzo takie sprężyste. No w ogóle inaczej się zachowują niż inne żyłki, które dotychczas próbowałam. I to są żyłki, które nie kręcą się jakby wokół siebie. Żyłki nieobrotowe. I jeżeli połączymy z jednej strony 5-centymetrowy drut i z drugiej strony 5-centymetrowy drut, to najkrótsza żyłka razem z drutami ma długość 27 cm, a ta dłuższa druga żyłka ma wtedy 30 cm. I pamiętajmy, że te długości, które są oznaczone w zestawach Knit Pro, one są oznaczone razem z połączonymi do zestawu tymi drutami. Co jeszcze mamy w komplecie? Mamy takie malutkie opakowanie i to jest standardowo. Dwa kluczyki do dokręcania drutów do żyłek, aby na pewno udało się bardzo mocno przymocować drut do żyłki. I jeszcze są cztery takie standardowe od Knit Pro plastikowe zakrętki, aby nic nam nie spadło, gdy będziemy przymierzać robótkę albo musimy gdzieś ją odłożyć. Takie zakrętki. Także jestem bardzo ciekawa. Słyszałam tylko i wyłącznie pozytywne opinie w sprawie tego zestawu. Chyba o wszystkim wam powiedziałam. Już jest temat na następny knitting vlog. Mi się wydaje, że mi się uda ten następny vlog nakręcić w ciągu najbliższego tygodnia i dodać go w najbliższy weekend już po świątecznej. Temat jest bardzo ciekawy, a być może nawet najpierw wejdę do was i się zaprezentuję w tym flor kardyganie, bo jestem bardzo ciekawa efektu końcowego. Na razie bardzo mi się podoba, co tam wychodzi i będę tyskować za szydełkiem, bo w najbliższym projekcie to na pewno nie wrócę do szydełka. Tam będą same druty. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję i życzę wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, pysznego jajka, pysznej babki i... Patrzcie, tu u nas jest jedna doniczka i druga z rzeżuchą. Także będzie dekoracja na stół świąteczny. Cześć, pa, otecie z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie.